23 kwietnia w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie z okazji 95. rocznicy istnienia Związku Inwalidów Wojennych RP. Ogólnopolska organizacja powstała w 1919 roku i zrzesza inwalidów wojennych walczących na różnych frontach podczas wojen światowych. W okresie okupacji hitlerowskiej Związek działał w konspiracji, wspomagając struktury podziemnego państwa polskiego. Na obchodach w Ostródzie inwalidów reprezentowały niestety inne osoby, a wszystko ze względu na wiek i stan zdrowia. Średnia wieku rzeczywistych członków Związku Inwalidów Wojennych jest między 87 a 92 w zależności lat, w zależności od okręgu, który tu jest reprezentowany. Oczywiście w Związku Inwalidów rzeczywistymi członkami są inwalidzi wojenni, którzy w walkach utracili zdrowie, i są więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych, którzy też te same prawa mają. Wiemy, ile lat temu skończyła się II wojna światowa, i tak naprawdę rzeczywistych członków Związku Inwalidów Wojennych jest już, powiedzmy, 1/3. I większość to są tacy jak ja, to są członkowie wspierający. Znaczy, mój ojciec był inwalidą wojennym, członkiem Szarych Szeregów, a ostatni statut pozwolił pełnić funkcję już, być wybieranym i reprezentować związek mogą osoby, które nie są, oczywiście nie mają uprawnień inwalidów wszystkich, ale mogą działać. To pozwala jeszcze związkowi przetrwać. Członkowie, pomimo dużych problemów zdrowotnych, wciąż biorą udział w różnego rodzaju uroczystościach. Dla nich najważniejsza jest miłość do ojczyzny i kontynuowanie patriotycznych tradycji. Barbara Kropornicka-Świderska jest prezesem okręgu w Ostródzie i, jak sama przyznaje, podczas spotkań z młodzieżą wspomina lata swojego dzieciństwa, które spędziła w obozie koncentracyjnym. Pamiętam, jak zajechaliśmy do obozu, były 3 baraki w tym obozie. I tak pamiętam, że w każdym baraku przez środek przechodziła, coś, można było chodzić. A z jednej i z drugiej strony były oddzielone takimi, jak, no nie wiem jak to są, każdy miał swój kojec tak zwany, nie każdy, każda rodzina miała swój kojec. Członkowie związku podczas obchodów 95. rocznicy przyznali kilka honorowych odznaczeń. Podczas spotkania nie zabrakło występów artystycznych. Patriotyczne wiersze i pieśni wykonywali uczniowie gimnazjum imienia żołnierza polskiego w Durągu.